Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Lisiasty List, czyli Fuksiuk. Jest 17.03, 16.03, 17.2019.07. No. Lecimy z oglądaniem nie para dokumentów, tylko przeróbek z Gacha, gdzie gada jakaś ten syntezator mowy Iwona, więc lećmy. 72-letnia pochodząca z Rosji mieszkająca w Radomiu Środkowo-Dolnym Anzelmina Jorck von Wartenburg mieszka w piwnicy wraz ze swoją córką Irdyną Jorck von Wartenburg. A teraz próbujcie to powtórzyć. I tak jak powtórzycie dobrze, to jeszcze raz, ale tak przyspieszone. I tak w kółko, i tak ciągle przyspieszone. Pewnego dnia Anzelmina zauważa dziwne zachowanie córki. Od kiedy kiwanie główką jest dziwacznym zachowaniem? Halo? Irdyna, co ty u licha taka niemrawa jakaś ostatnia? I to nie jest Jork 1 i Jork 2. Hashtag pozdrawiam na dokumenty. Nawet obiadku nie zjadłaś, a takiego pysznego szczura upolowałam. Jakiego? Co? Nawet obiadku nie zjadłaś, a takiego pysznego szczura upolowałam. Nic się... W ogóle jestem ciekawy. Czy ten, nie licząc peruk chyba, które mają takie uszy jak ta różowa, w różowym ma, ale jestem ciekawy ten, czy istnieją takie, jak masz, dobra, nieważne. Nie dzieje, mamo. Myślę, że Irdyna kłamie. Myślę, że mama myśli, że kłamie. Myślę, że Irdyna myśli, że ja myślę, że ona kłamie. Ale to jest tak z precyzyjnością zrobiony ten pasek u dołu. To jest... Nie chodzi o. Nie, myślę, że... Jeszcze brakuje, żeby było nie trudne sprawy, tylko trudne życie. Albo trudne, lisiaste sprawy. Albo nie... Łatwe sprawy, o... Jeżeli ogląda to twórca, który to oglądał, nie spojrzę teraz, bo nagrywam, to może wziąć tylko pod warunkiem, że przed już jak już jest już filmik, to że przed jeszcze taki mały fragmencik, że nazwę wzięta od tego kanału i link. Irdyno, przecież widzę, że coś jest nie tak. No właśnie, teraz jej się oczy zmieniły. Masakra! Niemożliwe! Nie widzisz. Widzę. Nie widzisz, bo ja tak mówię. Okej. Okay. Co? Kilka dni. Irdyno, chyba jednak coś z tobą... No, oczka się znowu zmieniły. Nie tak. Mamo, czemu nie możemy wyjść? Bo Justin Bieber jest na wolności. Bo jesteśmy w piwnicy zabójcy, a nie możemy spróbować uciec. Nie da się, bo trzyma Justina Biebera na wolności. Co? Sama zobacz. Ej, to sama reakcja, takie co? O tym mówiłem. Faktycznie się nie da, mówiłam. A może go czymś przekupimy? Próbowałam. Wiem. Mam pomysł. Kurde, byłem blisko. No, także łapkę w górę możecie zostawić, także to by było na tyle, nie nażartuję. O, tu jest autor. To jest autor, to jest ten, no. I tak. Jest jeszcze trzecia część, tylko że trzecie nie wiem, dlaczego nie pokazuje mi się, jak to oglądam. Czasami. Żeby po prostu mieć uśmiech. Dlaczego ja? Znak zapytania 2, co? Faktycznie się nie da, mówiłam. A może go czymś przekupimy? Próbowałam. I takie, hello darkness my friend. Tyry, ty, 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 ty. Mam pomysł. Trzeba znaleźć coś, na czym można puszczać. Czemu jakoś się zgówniarzyła? Halo? Więcej FPS-ów. Jak to mówią, FPS-ów nie będzie. Jak był kiedyś mem na hajsownikach, że FPS-ów nie będzie. Minecraft, TNT czy co to. Mam pomysł. Trzeba znaleźć coś, na czym można puszczać muzykę.
W jakim momencie zatrzymałem? Ale po co? Po co? Po prostu idź to znaleźć. Po co? Bo jak nie znajdziesz, to cię wypierniczę. To jej muzyka. Znalazłam radio. W sumie? Jak, w sumie? Ale ja potrzebuję odpowiedniej muzyki. No, na radiu można zaprogramować. Nawet na kalkulatorze da się zaprogramować, żeby ściąga była, czy coś. Także w radiu spokojnie, dajcie jakiemuś technikowi, czy coś, żeby zrobił to tak, jakby przynośny telefon z lat minus 3 100 900 i będzie gites. To jest magiczne radio grające taką... A, magiczne radio, no. ...muzykę, jaką chcesz. Aha, to chodź do Bibera. Logika 2 na 10. No nie, ta muzyka... W sensie taki muzyk to ja lubię, w sensie takie co... Nie wiem, ja zarówno jak... Gdybym ja to montował, to bym takiej muzyki nie wsadził, tylko jakąś inną. Chwila, nie wiem, może tego Szpaka, w sensie bez obrazy dla Szpaka, ale no. W sensie tak na początku, żeby wiadomo, że... Bo to jest coś w rodzaju takich utworów, wiecie. Nie to, co Tośka robiła na moje urodziny, w sensie dała ten filmik z tym... Jak ten filmik się nazywał? Coś tam z kiedyś? Nie pamiętam nazwy, ale wiem, że... A, już okej, okay, ten filmik się nazywał. No i ten. Jeszcze ten. Te takie coś w rodzaju, co Tośka zrobiła w wersji MSP. Coś tam zbuntowany anioł, czy tam nawet... jakiś tam jeszcze utwór jeden był. No takie typowo, takie, że leci jakiś, że autor, który wykonuje muzykę, w sensie śpiewa, ma swój jeden rytm, a muzyka inna. I według mnie taka muzyka tutaj nie pasuje. W ogóle radio na schodach. Kurde, nie działa. Spróbuj puścić Czuksa. O co ci chodzi, działam? Szczerze? Tutaj mógłby być tego, Pika Pika. Mówią na mnie jak Pikachu. Jestem raperem, czy... W sumie ciekawe, czemu Pikachu? Jesteś youtuberem, czy serio tak woli cię to? Wolę nie być zerem, w przyszłości menelem, wolę teraz... W przyszłości menelem, on już jest menelem. To też nie działa. Co zostały? A. Godlewskie. B. Krzysztof Ibisz. C. Gimper, Tomasz, Działowy. D. Tośka. Wybrałeś pół na pół. Niestety, każda odpowiedź została przedzielona na pół. XD. Czyli zostały. Godless. Dobra, dalej nie pamiętam. Stały Godlewskie. Chcesz nas zabić. I uwaga! Zniewaga hymnu narodowego. Musimy spróbować. Jeżeli ktoś chce, może zamknąć uszy. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my... Ta mina. Żyjemy, co nam obca moc wydarła. Jej, machamy! Tak one machamy, kurde, jak klocki Lego. Jak te. Uwaga! Wszyscy stajemy i robimy tybagins. Kurde, prawie bym nie siadł. Moje uszy. Ta robi jakieś foczki czy coś. Stać. Myślicie, że możecie sobie tak po prostu wyjść. A kto ty jesteś? Polak mały. Twoja stara. Dobre. Ale cię pojechał. Kim jest tajemniczy głos? W następnym odcinku dowiemy się, kto jest tajemniczym głosem. Dom, dom, dom. Dobra, przewińmy, bo chcę zobaczyć.
time. Co? Dobra, robimy cięcie, bo nie mogę tego znaleźć w ogóle. Niech się to trochę ładuje. My już się naładowało dziwo, ale dobra, lecimy. Z trzecim już ostatnim odcinkiem z tej serii. W sensie z tej serii Dlaczego Ty w parodii Dlaczego Ja. Co? Stać. Myślicie, że możecie sobie tak po prostu wyjść. A kto ty jesteś? Polak mały. Twoja stara. Tutaj akurat by pasowało Polak mały, ale dobra. O, już 10 minut do materii. Ale cię pojechał. Chymek, chym. Chrypka. Wracając do tematu, dlaczego mam wam powiedzieć, kim jestem? Ten głos. A dlaczego masz nam nie powiedzieć? Chym, dobre pytanie, ale i tak nie powiem. Wstydzisz się swojej tożsamości. Nie o to chodzi. Po prostu w filmach złoczyńcy nie zdradzają swojej tożsamości. Prawda. Moje życie... Chociaż po jakimś czasie dają jakieś te... Życie było... Na przykład... ten... Nie wiem, czy w Batmanie było, że jakiś zły bohater się ujawniał. Nie wiem, ale... Szklana pułapka. Któraś tam część. I to nie jest tak, że w tym... Że w Avengersach już tyle filmów się przewinęło, że aż dają takie nawiązanie. Ciul z tym. Będem. Biedronka i Czarny Kot są złoczyńcami, dlatego nie ściągają masek i udają bohaterów i ratują świat. Niby czemu mieliby ratować... Właśnie, co? ...ratować świat, skoro według ciebie są źli. To taka przykrywka. To nie ma... Dobre. Ale bez sensu. Najmniejszego sensu. A właśnie, że ma. A właśnie, że nie. Co? Co tam było? To nie ma najmniejszego sensu. A... Co ja tu jeszcze robię? Właśnie, że ma. A właśnie, że nie ma. A właśnie, że ma. A właśnie, że nie. Teraz mówię, no jeszcze wyskoczyć. Tak jak jest, tak było, że myślę, że jakaś tam myśli, że ja nie widzę. I tak w kółko. I to samo to powinno być z tym teraz. Nie ma. A właśnie, że ma. A właśnie, że nie ma. A właśnie, że ma. Dobra, zamknij już mordę. Ej. Uuuu, dap. To było niegrzeczne. I miało być, bo jestem zła. A mi się... Zła, kurwa. Wydaje, że jest... No halo. Jesteś przeciwieństwem Biedronki i Czarnego Kota. Przeciwieństwem Czarnego Kota i Biedronki, co? Jesteś dobra, ale pod przykrywką. Pod przykrywką, no. Cicho już bądź, bo cię zastrzelę. Nie zastrzelisz, bo jesteś dobra. Boże, z kim ja się zadaję? Macie tu zostać. Czemu? Bo tak. Mam lepszy argument. Nie. Fuck logic. Tak. Nie. Tak. Nie. Lubię placki. Naleśniki lepsze. Grozisz mi. Biberona na mnie krzyczy. Biber ma wyjebane. Jest w Polsce gdzieś. Jej, ziemniochłem. Jebut. Jestem ciekawy, kto w ogóle zginął od ziemniaka. W sensie jednego rzuconego po prostu. Od tej pory Irdyn... Termin! Brakuje, żeby zamiast tych mordek były lene fejsy. A Jan Zelmina żyły spokojnie w domu mordercy w Radomiu. W domu mordercy w Radomiu, co? Scenariusz, montaż i wszystko inne. Postacie Rie Niko. Co? W ogóle mi się podoba, że są te napisy typowe, jakby te postaci były faktycznie grane, w sensie jakieś postacie, a nie, że taka nazwa to ciul. Dobra, zobaczmy jeszcze jedno, które jest fajne. Jedno, ostatnie. Bo zaraz będzie 15, czy tam nawet więcej. W ogóle zauważyłem jedną rzecz, że
cały czas miałem źle ustawiony ekran do nagrywania, że jakiś tak fragment czarny było widać po lewej stronie, a teraz mam taki cieniutki po prawej i po lewej, bo źle ustawiłem. Dobra, kolejny. To jest przeróbka Harry'ego Pottera, więc o, macie wideo, kto tam. Harry Potter, ja jestem Draco Malfoy, pragnę cię. To jest w ogóle w czasie jakiejś tam innej części. Spójrzcie na tą postać. Co tu jej nie pasuje, tej postaci? To jest ta postać USA bez nosa. Co tu tej postaci wam nie pasuje? Macie, co tu tej postaci z Harry'ego Pottera, która nie miała nosa i była USA, nie pasuje? No oczywiście kolor oczu. A co wy myśleliście? Że nos? Nie, nos był. Dobra, jutro z rana idziecie na naszą akcję charytatywną polegającą na jedzeniu śmierci. Panie? Ej, kto w ogóle je śmierć? Halo, przecież wiecie, śmierć to jest niebyt, w sensie w tym, w Marvelu jest zbytem, ale what the fuck? A co jeśli szary portfel tam będzie? Szary portfel. Pójdzie z wami Bellatrix. Jest z was najlepsza w jedzeniu śmierci. Nie możemy tak w kółko tylko uciekać przed szarym. Trzeba go raz na zawsze załatwić. Młody Malfoy ma rację. Trzeba go pokonać. Tylko jak? To już zostawcie mnie. Okay. O, Voldemort. Mówię wam. Jestem pewien, że Voldemort dziś zaatakuje. Jesteś w 100% pewien? Tak, czuję to w prawym łokciu. Skoro tak mówisz, to trzeba się przygotować. Co ten Malfoy się tak na nas gapi? Wydaje ci się. Czemu nas szpiegujesz? Nie szpieguję Rudego i Szlamy, tylko ciebie. To w takim razie czemu mnie szpiegujesz? Hackerman! Hackerman! Róbcie memy na Discordzie! Hackerman, kurwa! Jak zmienił temat! Ja cię wcale nie szpieguję. Drugi Hackerman! Przed chwilą... Nie, sorry, oglądałem ostatnio mniej więcej te lifehacki, jak tam ten... Gałganiacy, hehe, i Mandziokka. To nie jest tak, że specjalnie przekręciłem, żeby sobie wyobrazić krówkę z Minecrafta. Jak oni robili tam dziwne miny. Co prawda, Mandzio tam trzy kolory takie. Ja pierdził, co ja odpierniczam. Sam powiedziałeś, że cicho, nikt nie musi o tym wiedzieć. Ale ja od cicho tu się nic nie wydarzyło. Zapomnij o tym. Jak mam o tym zapomnieć, to... Kurwa, Draco! W sensie Draco... Ja tu teraz zhejtuję tą osobę, która robiła ten, jest chyba ten, nazwa jakiegoś zaklęcia na zapominanie, bo to nawet było w tej części, gdzie był wąż, ten nowy profesor jakiś, wiecie, ten, co udawał profesora, halo, Kuba, co to było, przed czy po w końcu? Czemu nie użyjesz obliwatę? Bo tak. A, obliwatę, właśnie. Dobra, nieważne, nie było tematu. Tak. Nie umiesz. Umiem, tylko mi się nie chce. Wymówki na poziomie przedszkolaka. O, dab! Nie. Idź sobie, nie lubię cię. Ale straszne. Idę płakać w poduszkę. I dobrze ci tak. Ja tak uminę mam jak kurde dzieciaki u mnie w klasie, jakby... W gimnazjum, teraz jestem już wyżej, domyślcie się, bachory. Mówię to o bachorach takich, które drżą japę i w ogóle się bawią jeszcze. No w sensie te bachory, które jeszcze, nie licząc tych, których znam i które, jak to się zwie, nie licząc moich widzów i tośki widzów, bachorów i cykiera i pieseła i kebaba, chyba kebab jest mniejszy, ten... nie wiem, kebab chyba jeszcze podstawówka, więc kebab, jeżeli mam rację, to po prostu nic nie pisz. Jeszcze chyba Martyna, ale Martyna to tam spoko ziomek, więc
Więc nic nie słyszeliście ci, co z nimi gadam, czy coś no. Nic nie słychać, nic nie było słychać. Halo, kurwa, nie mam mikrofonu takiego jak Hunter, kurwa. A więc jak ci poszło, Draco? No, powiem tak, chujowo. Czyli jak zwykle. Czyli chujowo. Napiszcie mi ten, co to jest za skrót? Czyli jak zwykle. Co to jest za skrót? CDN. Nie wiem, że... Czy... Co do... Co? To powinno być T, a nie... To... I J powinno być. To już koniec. K powinno jeszcze być. Ale co to jest... CDM? N? Nie M. N. M. M. Nie. A już ten, to jest druga część tego Harry'ego Pottera. Więc lecimy. A, muszę kliknąć najpierw. Śmieszy cię to. Nie poddam się. Zawsze tak. W ogóle jestem ciekawy, kto w ogóle podkładał dźwięk, to raczej kto oryginalnie dawał ten dźwięk ten na początku. Bo sobie to ciekawe. Jak mówisz. Nie. Pójdę tam i przekabacę portfela na naszą stronę. Portfela. Jak chcesz. Bellatrix, teraz twoja kolej na uspokajanie go, jak wróci. Tam, taram, taram, taram. Teraz jeden minus. Teraz powinien z czterech liter pojawić się i taki nagle wielki wybuch powinien być. To by było miodzio. Szary. Ej, szary. Szary gównie. No czego ty chcesz? Żebyś przeszedł na naszą stronę. Ej, w ogóle, ej, to jest w sumie dobre, jest możliwe w GHA ten, zmienić kolor dany. Bo się dziwiłem, czemu to jest czerwone, a to zielone. A teraz już dobre. Tego też nie słyszałeś. A ten znowu swoje. No dobra, o czym chcesz porozmawiać? Wiesz, o kobietach i ogólnie ten, i o wódce i o flaszce. Igdze. Poznaj moc przyjaźni i zostaw swoich przyjaciół. Poznaj... Co? Poznaj... Nie jest tak. Poznaj co? Ktoś ten z przyjaźnią. Poznaj moc przyjaźni. Poznaj moc przyjaźni, co? Co? Poznaj moc przyjaźni. Przekręcić cię to sobie, poznaj smak przyjaźni. Co? Ja teraz już, nie wiem dlaczego, ale teraz jak... Jak ja to się śmieję, jak ja to raczej widzę przed oczami takie coś, to już widzę takiego starego Gimpera, jak był jeszcze łysy, bez brody. Ten jeszcze stary Overwatch, wiecie, że śmieszycie to, czy coś? Wiecie, takie stare odcinki, full. I zostaw swoich przyjaciół. Zostaniesz wtedy moim przyjacielem. Wiesz, poznaj smak, nie, poznaj, poznaj tego, nie smak, tylko poznaj prawdziwą ten przyjaźń i dostaniesz wtedy, że ja cię polubię, czy coś, no genialne. I przestaniesz rujnować nam akcje charytatywne. Nie? Ciekawe, jak smakuje śmierć, gdzie wiecie. Jeżeli zginę i nie wrzucę tych odcinków, a jakimś cudem wrzucę, to znaczy, że albo ktoś z rodziny wrzucił, albo ten, albo jak to się zwie, albo ja ze światu wrzucam filmiki w montażu, czyli bez montażu rzucę wam napis, że zginąłem. Bo inaczej zamknę cię w lochach. Jak ten w lochach? A on nie może się po prostu podmienić? Hehe? Nie. I to darcie ryby.
Bellatrix. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Wiem, że chyba była jeszcze trzecia część, ale jej nie mogę znaleźć, więc... Prawie po ksiuk! Jak ktoś zrobi z tego mema, z tego ja byłem Fuksiuk, to niech rzuci najpierw na grupę. No Tośki, jako memy. Przynajmniej ta grupa się trochę rozrusza. Ja byłem Lisiasty List. Na razie. Cześć i papa. Elo.